Wybierając drogę przestępcy, na każdym kroku trzeba podejmować się wielu różnych niebezpiecznych przedsięwzięć. I chociaż zawsze nadrzędnymi celami przy każdej robótce jest zmaksymalizowanie profitów oraz zminimalizowanie ryzyka, to niestety w wielu przypadkach te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. Zazwyczaj bowiem trzeba sobie mocno ubrudzić ręce, aby osiągnąć prawdziwy sukces w kryminalnym półświatku. Jednakże w niektórych sytuacjach można wykazać się olbrzymim sprytem, zarazem przechytrzając rywali, stale czyhających na nasz błąd. Dzisiaj w tym odcinku porozmawiamy sobie o gangu Ballas, no i zobaczymy, że Ballasi bez wątpienia są najlepszym przykładem gangu, który wie, jak sprytnie zdobyć przewagę. Ja jestem Hubson, witam Was na moim kanale, no i wraz z Marcinem zapraszam na kolejny materiał. Zanim przejdziemy sobie do głównej części odcinka, to zaczniemy sobie od informacji, które możemy znaleźć na temat gangu, przemierzając szeroko rozumiany świat gry. Co prawda niestety nie wiemy, kiedy gang został założony, a przynajmniej nam nie udało się znaleźć żadnej konkretnej daty na ten temat. Poza tym Ballasi, podobnie jak Families, postanowili wybrać swoje logo w oparciu o drużyny sportowe, którymi są fanami. W związku z tym logo gangu Ballas bazuje na Los Santos Panic Basketball oraz Bors Baseball Club. Bardzo często możemy znaleźć logo jednej z tych drużyn na ubraniach noszonych przez gang fioletowych. No a z kolei, jeżeli chodzi o tereny, to Ballasi kontrolują znaczną część dzielnicy Davis, z wyłączeniem w tym przypadku południowej części, która akurat należy do Davis Neighborhood Families. Innym aspektem wartym poruszenia są członkowie gangu. Niestety, co prawda nie znamy ich zbyt wielu, niemniej paru z nich udało nam się, że tak to powiemy, zlokalizować, surfując po internecie w GTA 5. Pierwszym Ballasem jest Darnell Stevens, o którym wspominaliśmy w odcinku o Grove Street Families w GTA 5. Dla przypomnienia, mężczyzna umieścił wpis na stronie zespołu Foyt Baseball Team, gdzie naśmiewał się z gangu zielonych, którzy stracili Grove Street. Pozostała dwójka Ballasów, o których również powiemy, wypowiedziała się na tej samej stronie internetowej. Obecnie możecie zobaczyć ich wpisy na ekranie. Mamy tam Adricka Howarda z Original Covenant Ballas oraz Regisa Welsha z nieznanego setu. Przechodząc tymczasem dalej, omówimy sobie podobieństwa oraz różnice pomiędzy Ballasami z GTA San Andreas oraz Ballasami z GTA 5. To, o czym od razu musimy powiedzieć, jeżeli chodzi o różnice, to sety. Jak zapewne pamiętacie z odcinka o Grove Street Families w GTA 5, to liczba frakcji gangu zielonych w GTA San Andreas oraz w GTA 5 była inna. No i tak samo jest w przypadku gangu Ballas. Podczas gdy w GTA San Andreas Ballasi składali się z czterech grup, a mianowicie Front Yard Ballas, Rolling Hide Ballas, Kilo Tray Ballas oraz Temple Drive Ballas, no to gang fioletowych w GTA 5 dzieli się z kolei na trzy frakcje. Jest to Original Covenant Ballas, East Side Ballas, no i South Rancho Ballas. Pierwszy set, czyli Original Covenant Ballas, wydaje się być dominujący w całej organizacji. Kontroluje on zachodnią część dzielnicy Davis, gdzie największą aktywność można odnotować na Grove Street oraz Covenant Avenue. Z kolei Eastside Ballas mają pod władaniem wschodnią część Davis, z czego najczęściej są spotykani w rejonach Broch Avenue oraz Davis Avenue. Co do South Rancho Ballas, to trudno jednoznacznie określić, jakie tereny konkretnie mają z uwagi na to, że dzielnice Rancho kontrolują w większości Wagosi, no a w pewnych miejscach są tam także Aztecas. Sama nazwa setu została przyjęta umownie wśród graczy z uwagi na raporty społeczności o tym, że rzekomo blisko południowej części dzielnicy Rancho można spotkać Ballasów noszących t-shirty ze słowem Rancho. Przyjrzeliśmy się więc tej sprawie bliżej, no i musimy przyznać, że wcale nie było tak łatwo znaleźć członka gangu z taką koszulką, lecz koniec końców się udało. Cały problem polega jednak na tym, że takich członków udało się znaleźć na terenie należącym do Original Covenant Ballas, czyli można by powiedzieć w sąsiedztwie z południową częścią dzielnicy Rancho. Naszym zdaniem można z tego wyciągnąć kilka możliwych interpretacji. Pierwsza z nich jest taka, że South Rancho Ballas to po prostu wybrani członkowie setu Original Covenant Ballas, którzy mają wziąć udział w wojnach gangu z Original Los Santos Vagos o południową część Rancho. Być może Ballasi mają od jakiegoś czasu w planach zdobycie tego terenu, lecz przygotowania wciąż trwają. Z kolei w pełni naturalne jest to, że żołnierze zostaną wysłani z terenów Original Covenant Ballas z uwagi na to, że są one najbliżej South Rancho. Ewentualnie pomoc będą im nieśli bardziej doświadczeni członkowie z innych setów. Natomiast innym scenariuszem może być to, że South Rancho Ballas jest frakcją, która przestała istnieć, no a kiedyś kontrolowała południową część Rancho, ale mogła ją tracić na rzecz Vagosów, którzy diametralnie zyskali na sile w Los Santos.
Dajcie koniecznie znać, co wy o tym sądzicie, bowiem tu de facto można z całą pewnością wysnuć kilka innych możliwości. Tak czy inaczej, to kolejną i prawdę mówiąc ostatnią różnicą jest zakres posiadanych terytoriów. O ile w GTA San Andreas balasi stanowili momentami prawdziwą potęgę, a zasięg ich terenów rozciągał się na południowej części miasta, plus do tego gang posiadał także wiele wpływów w samym centrum, o tyle balasi w GTA 5 nie wydają się być silni na tle całego Los Santos właśnie z GTA 5. Mówiąc całkowicie szczerze, to powiedzielibyśmy nawet, że tereny fioletowych są bardzo małe, co zresztą tak samo można było powiedzieć o terenach gangu zielonych. Być może słusznym wnioskiem jest to, że lokalne służby ukróciły nieco gangsterkę w Los Santos, lub być może ów gangsterka przeszła pewne zmiany. Być może teraz działa nieco bardziej w podziemiach i stara się aż tak bardzo nie rzucać w oczy, jak to właśnie było chociażby w Los Santos w roku 1992. Jeżeli chodzi o podobieństwa, to nie licząc rzecz jasna rzeczy oczywistych jak ta sama nazwa, to udało nam się znaleźć jeszcze jedno, a mianowicie bardzo podobna struktura wpływów. Chodzi o to, że zarówno balasi z GTA San Andreas, jak i balasi z GTA 5 mają usytuowane terytoria w większych zagęszczeniach, trochę w myśl powiedzenia w kupie siła. No a z kolei dzięki temu, że są zlokalizowane blisko siebie, to cały gang może po prostu lepiej funkcjonować. Poszczególne sety są położone blisko siebie, co sprzyja lepszej komunikacji pomiędzy frakcjami. No i na sam koniec zostawiliśmy sobie wisienkę na torcie tego odcinka, czyli układ Stretcha z ballasami. Ogólnie rzecz biorąc, w całym GTA 5 mamy 5 misji związanych bezpośrednio z tym wydarzeniem. Są to misje Chop, The Long Stretch, Hood Safari, Lamar Down oraz The Third Way. Wszystko to, co wydarzyło się w tych misjach, postaramy się wam pokrótce przedstawić. Punktem zapalnym całego wątku bez wątpienia stały się dwie rzeczy. Przebywanie Stretcha w więzieniu oraz porwanie jednego z OG Ballasów o pseudonimie D. Jeżeli chodzi o kwestię Harolda Josepha, znanego jako Stretch, to w grze nie ma żadnych poszlak dotyczących tego, jak doszło do aresztowania mężczyzny, ani chociażby za co. Jednak możemy się domyślać, że mogło to być jakieś przestępstwo na rzecz Families. Natomiast do porwania gangstera D dochodzi właśnie w misji Chop. Przyjaciel Franklina, czyli oczywiście Lamar Davis, wpada na szalony pomysł zarobienia szybkiej gotówki. Mężczyzna planuje porwać D, aby zażądać od ballasów okupu w wysokości 40 tysięcy dolarów. Ponadto gang ma mieć tylko 2 dni na to, aby dokonać zapłaty, bo w przeciwnym razie mężczyzna zginie. Oczywiście pojawiają się pewne komplikacje, ale w końcu udaje się złapać OG ballasów. Niestety Lamar nie nacieszył się tą chwilą zbyt długo, ponieważ zaczął popełniać, krótko mówiąc, poważne błędy, przez które życie Lamara oraz Franklina było mocno zagrożone. What the fuck you done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Z tego też powodu koniec końców wypuszczono pogryzionego gangstera. Po pewnym czasie Stretch wychodzi z zakładu karnego na wolność. Z kolei Lamar dostaje od D propozycję dealu narkotykowego w ramach swoistego pojednania. Poza tym Lamar, spotykając w latach Stretcha, postanawia go wziąć ze sobą oraz z Franklinem na umówione spotkanie. Jednak jak wielu z nas może się domyślać, w rzeczywistości była to pułapka zastawiona przez ballasów. Koniec końców na miejscu szybko wyniknęło spore zamieszanie, no a Stretch pod wpływem impulsu zastrzelił OG ballasów. Mężczyznom udało się jakoś przedrzeć przez siły wroga oraz zgubić policję, lecz w związku z tym niefortunnym zbiegiem okoliczności Franklin nabrał podejrzeń co do Stretcha. W kolejnych dniach Franklin, Lamar oraz Trevor tym razem jadą szczopem na Grove Street, aby spotkać się z dealerem umówionym przez Stretcha na pozyskanie kilograma kokainy. Na szczęście dzięki interwencji Trevora podczas transakcji okazuje się, że wewnątrz jest tylko 28 gram towaru zamiast umówionej dużo większej ilości. About a taste. No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me that back. Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse. W związku z tym wynika duża strzelanina z ballasami, która ostatecznie dla paczki znajomych kończy się pomyślnie. Po tym wydarzeniu Franklin nie ma już żadnych wątpliwości i jest wręcz przekonany, że Stretch jest zdrajcą. Niestety Lamar w to nie wierzy i bagatelizuje słowa swojego najlepszego przyjaciela. Punktem kulminacyjnym okazują się być questy Lamar Down oraz The Third Way.
Wygląda na to, że Stretch po raz kolejny ustawił Lamarowi spotkanie z Ballasami, które okazało się być kolejną pułapką. Sprawa jednak wygląda znacznie poważniej, ponieważ mnóstwo Ballasów trzyma w garści Lamara, wskutek czego Franklin musi go ratować z opresji z pomocą Michaela oraz Trevora. Co ciekawe, to opuszczony tartak w Paleto Bay, gdzie jest przetrzymywany Lamar, należy do Ballasów i jest frontem dla działalności narkotykowej, a konkretnie produkcji, no i dystrybucji marihuany, czego dowiadujemy się zresztą od Lestera. So what is safe? This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit! And I'm gonna need some help. Natomiast w misji The Third Way Stretch zostaje zamordowany przez Michaela po to, aby nie próbowano połączyć zabójstwa ulicznego gangstera z Franklinem. Biorąc pod uwagę misję Hood Safari oraz Lamar Down, można jasno wnioskować, że Stretch podczas pobytu w więzieniu zdradził Gang Zielonych. Prawdopodobnie mężczyzna nawiązał pewne relacje z Ballasami. Wkrótce po aferze z porwaniem gangstera D otrzymał propozycję nie do odrzucenia. W skrócie mówiąc, ma pozwolenie na zabicie D oraz zajęcie jego miejsca jako nowy OG gangu, ale jest parę warunków. Mężczyzna musi ustawiać zasadzki, które doprowadzą do pojmania, a przede wszystkim śmierci Lamara Davisa, ponieważ to on wyszedł z inicjatywą porwania jednego z OG dla okupu. Poza tym prawdopodobnie Stretch musiał być wtyczką Ballasów w Gangu Zielonych oraz przekonywać poszczególne sety czy też ważniejszych członków do tego, aby zawiązali w cudzysłowie pokój z Ballasami, chociaż w rzeczywistości chodziło o to, aby im się podporządkować. Jakie jeszcze inne mogły być powody, dla których Stretch mógł spokojnie zabić D? Przypuszczalnie Ballasi nie byli zadowoleni z D jako z OG gangu. Być może zawodził regularnie gang, lub być może nie był już tak użyteczny, jak to było kiedyś. Tak czy inaczej, Ballasi nie mogli od tak zabić OG własnego gangu, bo nie wyglądałoby to zbyt dobrze wizerunkowo w oczach żołnierzy gangu fioletowych. Dlatego zlecono to Stretchowi. Mało tego, kto wie, czy więcej OG gangu Families nie przeszło na stronę Ballasów w ten sposób. W końcu po przejęciu Grove Street oraz zniknięciu tego setu z mapy, Gang Zielonych stał się jeszcze bardziej osłabiony, więc Ballasi mogli proponować członkom Gangu Zielonych pewnego rodzaju furtkę do tego, aby uniknąć teoretycznie nieuniknionej śmierci. Dajcie koniecznie znać, jakie akurat w tym temacie macie spostrzeżenia. Podsumowując dzisiejszy materiał, to układ Stretcha z Ballasami jest bezwarunkowo jednym z ciekawszych sposobów na to, aby zacząć zdobywać wpływy małym nakładem pracy. Zachęcanie OG innych gangów do przejścia na swoją stronę wydaje się być bardzo skuteczną metodą. Szczególnie gdy ugrupowanie takiego członka gangu nie radzi sobie najlepiej, no a jego istnienie jest mocno zagrożone. Jak możemy zauważyć, Ballasi podeszli do tematu w inny sposób. Nie do końca śpieszyło im się do zabijania każdego członka wrogiego ugrupowania. Jak widzieliśmy, wpadli oni bowiem na genialny sposób na to, aby tak jakby dawać drugą szansę swojemu wrogowi, zmuszając go do zdrady własnego gangu. Do tego przestępcy z wrogich gangów, którzy trafili do więzienia, byli idealnymi celami. Więzienie wydaje się być bowiem do tego typu praktyk najlepszym miejscem z uwagi na to, że jest ono o wiele bardziej kameralnym miejscem, gdzie tak naprawdę wiadomo, co się dzieje, jeżeli tylko ma się tam odpowiednie kontakty. Jeżeli Ballasi poszliby dalej tą drogą, to uważamy, że mogliby naprawdę zajść daleko pod względem przejmowania kolejnych terenów, no i wpływów w Los Santos. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, no to polecamy Wam serdecznie obejrzeć nasz odcinek na temat Grove Street Family z GTA 5. Tymczasem dziękujemy Wam za oglądanie, no i widzimy się rzecz jasna już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!